Siema, witam na kanale Śpię, jest to kanał do spania i teraz będę krzyczał, żebyś się obudził. Nie no, żartuję. Jest dzisiaj z nami gość, myślałeś, że jest dziewczyna, a nie jest dziewczyna, bo to jest jego dziewczyna nie. Na awatarze, jego awatarze. Właśnie też tu przyszedł na ten, nie wiedzieliśmy czy przenieść, czy nie. Siema. Cześć. Przedstaw się, powiedz kim jesteś, dokąd zmierzasz i skąd przybyłeś. Co nam tu chciałeś powiedzieć? Ogólnie to jestem Vito. Taki. Vito i Bella. Nie. Sam Vito. Tak, tak. No. Bellino. Tak naprawdę widzę, jak gadamy wcześniej... z Vito, Minecraft. Wcześniej pracowałem w... I właśnie, no już od tygodnia, dwóch, nie pracuję w nim. Ale teraz trochę powiem właśnie odnośnie tego, jak to jest. Możemy też zahaczyć temat. Chciałeś mówić ten, czy zacenzurować? No właśnie, ja się ale... Plus minus tylko gadaliśmy coś, może zacenzuruję, znaczy nie... No, dobra, może tak, dobra, to tak. Można, no, okej. Okay. No, to żebym pamiętał, że po prostu pełnienia ze sklepu, więc nie wiem, co to wieść dalej, ale że po prostu w sklepie elektronicznym, z elektroniką. Tak, w sklepie elektronicznym i wcześniej też pracowałem w spożywce. I to też jest dosyć ciekawa rzecz. Ale w jakim typie sklepu? No takie sklepy typu, takie trochę mniejsze niż markety, ale jednak takie markety. Takie coś w stylu, takie Odido jak kiedyś były. Aha, takie, że niby takie większe, Dino, ale jednak żabka, mniejsze. Odido, Lewiatan, coś tego typu, tak? Dobrze. Sklep elektroniczny, mamy na myśli taki sklep, który służy do tego, że no, tam typu sobie jakiś na przykład Media przychodzisz, Expert, kupujesz sobie jakieś Neonet, rzeczy jakieś i tak dalej. Takie duperele, nie? Tego typu. Tak. I... Może moje pierwsze pytanie, czy praca tam jest spoko, w sensie, czy jako sprzedawca tam się pracuje dobrze? A właśnie, bo na jakim stanowisku też byłeś? Znaczy, ja ogólnie byłem na stanowisku jako kasjer, sprzedawca, pseudo, tylko że tego sprzedawcy, że tak powiem, jakby, no nie było tak w 100%, bo byłem na zleceniówce, a wtedy ja nie mam odpowiedzialności finansowej i tak dalej, więc ja tak czy siak byłem na kasie, ale musiałem jakby proponować ludziom akcesoria, które są obok, bo to też jest płacone za to, te akcesoria, które są, na przykład baterie tam to jakieś, często mówią, chusteczki ale to po przy kasie i tak dalej. Jako taką, tu Biedronka. No takie jak w Żabce mówią, kurwa, siema, chcesz hot doga, kawę, coś. No tak, ale oni też mają w Żabkach liczone to. No, a tam mówią, co, baterie, ten, to też mi się często zdarza, akurat baterie było, najczęściej są przy kasie. No tak, znaczy baterie są zawsze. Więc, Ale to od sprzedaży, procent masz od sprzedaży tego, tak? Dobrze zrozumiałem? Znaczy ogólnie to jest liczone tak, jakby jakie są produkty, baterie w okolicach 20, drugie baterie w okolicach 20, coś tam w okolicach 15, coś jeszcze w okolicach 30, no to jakby dzienny plan na zrobienie tego jest mniejszy w porównaniu już jak na przykład, nie wiem, są słuchawki za 100, jest jakiś dekoder za 100 i tak dalej, no to wtedy jakby zrobienie tego to się trochę mija z celem. I ja mam płacone zależnie jakby od ilości sprzedaży, czyli na przykład ustalają plan, że dostanę za sprzedaż tego, jeżeli sprzedam 11 tysięcy jakby złotych w tej puli zrobię, no to wtedy ja dostaję z tego złotych 200 coś, bo bez podatku, bo poniżej 26 roku życia. Tak, jakby dodatkowej premii. Okay. Tak, jeżeli zrobię 80% z tego, no to dostaję mniej, dostaję 100 około, a jeżeli zrobię więcej... 110%? Jeżeli zrobię 120%, no to wtedy za 120% mam, no jakby 300 chyba złotych? Tak, 300 jest około. Okay. Więc jakby dlatego w dużej ilości sklepów nakłaniają do sprzedaży, bo no bo jakby mają zatrudniczoną, tak, gotówkę. A co do sali sprzedaży, która jest, czyli jakby odnośnie to, jak klient chce kupić jakiś produkt, no to... Właśnie ty byłeś tym ziomkiem, co stoi, można do niego podejść, pytasz, siema, gdzie to kupić? Bo ja często tak akurat to jest najczęstsze, do czego... jakie mam styczność z kasjerami, czy właśnie z osobami, które pracują w tym sklepie, że pytam, gdzie coś jest lub czy w ogóle to mają, nie? A tak to A ja raczej... też tak zawsze... Raczej się też kontakt, tak zawsze... kontaktu nie mam z tymi osobami, nie jakiegoś większego. No ja też tak zawsze miałem, ale w momencie, kiedy jakby już zacząłem tam pracować, to zwróciłem uwagę, że jakby serio duża ilość osób przychodzi i nie wie. I jakby to jest naprawdę bardzo duża część osób. Ale czego ale co nie to wie? Jakby. No ogólnie o produktach. Na przykład, nie wiem, przychodzi po telefon i on wie, że chce tylko i wyłącznie telefon. Aha, i jakby nie, reszta nie już należy... W konkretnym nie jest skupiony, tylko chce telefon. Okej. Okay. Tak, dokładnie. I co jest właśnie też jakby ciekawe, na przykład bardzo dużo ludzie naciskają na to, żeby gwarancję kupili. Znaczy jako sprzedawcy. No bo, tak.
bo oni jakby, no za taki telefon, uznajmy, mają liczone, jakby sprzedadzą samego iPhone'a nawet 15, 14 za, nie wiem, za tam, ile on kosztuje, chyba 6 koła? No, 6 coś takiego? Koła, powiedzmy, no. No, no to jak za 6 koła, no to oni dostaną za to, jakby to jest taki mnożnik, że tam się dzieli przez stówy i wychodzi jakiś wynik i tyle się dostaje za to punktów, no i za to mogą dostać 100 punktów, które tam się przyłożą na kilka złotych, a jak sprzedadzą dodatkowo gwarancję do tego, to za to już dostaną złotych 60, gdzie to masz porównanie kilka złotych, a na przykład 60 złotych. Przez to na przykład są osoby, jakby ja się spotkałem z osobami, które na przykład potrafiły klienta trzymać przez 2 godziny i cały czas go namawiać i go nie puszczać. I tak już trzymać go dosłownie, że cały czas mówią. Sami klienci nie dali się ten... Ale są osoby, które nie potrafią jakby, wiesz, na zasadzie są miłe osoby i jak ktoś mówi, no to jakby one z grzeczności nauczone słuchają, co nie? Jakby oni mówią, że nie, nie chcemy, a ktoś mówi, no ale to da to i to i to i wymienią wtedy ten telefon i tak dalej. I na przykład na serio są osoby, które potrafią trzymać takiego klienta przez godzinę, dwie. A to działa? Tylko i wyłącznie... No właśnie chciałem zapytać też, czy na jaki sposób działają te gwarancje, jak se kupię, czy to realnie... Nie, 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 szczerze? Ja chciałem zapytać, czy to działanie, które podejmujesz. Okej. To przejdziemy czyli, zaraz. Że jeżeli kogoś wałkujesz i wmawiasz mu i mówisz mu, ziomek, kup to, to czy on faktycznie to kupuje? Zależy też, jak podchodzisz, bo ja zauważyłem, że są grupy klientów, masz część osób, które dosłownie podchodzisz, zapytasz się ich, czy chce pan gwarancję i oni mówią, jasne, jasne, w razie jakby mi się coś popsuło. Są osoby, które dosłownie wspomnisz im trochę zdań, i oni to wezmą, a są osoby, które całkowicie, totalnie, czy będziesz im wmawiać, mówić, że to jest niesamowite, że oni ci zwrócą telefon, jeszcze dadzą ci nawet dodatkowo 2000, to on i tak tego nie weźmie. Nieważne, co byś mu proponował, nawet możesz mówić, że za darmo mu dasz telefon, jak gwarancję weźmie, on nie. I to jakby po człowieku, ja na przykład już zacząłem rozpoznawać to po człowieku, czy się opłaca z nim rozmawiać i bardzo dużo też doradców tak robi. I właśnie jakby, no jak już widzi po prostu po człowieku, że na przykład on już no po prostu niemiło sam podchodzi, no to nawet oni nie próbują. Dają mu po prostu pierwszy lepszy telefon z brzegu, nawet nie starają się mu doradzić, bo oni z tego pieniędzy nie będą mieli. No bo już mieli. I tak nie wyciągną, no, jak widać. No tak, nie więc, ma co nawet więc co bardzo... Więc ogólnie z takimi sprzętami, na przykład taka ciekawostka. Najbardziej co jest liczone, to są liczone w ogóle rzeczy jakby... W skrócie, jak sprzedawca ma wam do zaoferowania ze wszystkiego. Przychodzisz po... Uznajmy coś tam sobie do domu, kupujesz jakiś telewizor, no to za sam telewizor nie dostanie on tyle punktów, co na przykład za telefon, albo za słuchawki, albo za myszkę. Ogólnie akcesoria są bardzo dużo liczone i oni za te akcesoria dostają 3 razy więcej punktów niż na przykład dlatego w porównaniu... Dlatego zawsze proponują na przykład sandbara. Tak. Tak, bo to też się liczy jako dedykowane akcesoria, czyli jak sprzedają telewizor i do tego samego rachunku sprzedają dodatkowo, nie wiem, chusteczki i sandbara, no to im to się liczy jako nie dość, że akcesoria dedykowane, czyli oni dostają premię za akcesoria dedykowane, to jeszcze dodatkowo dostają premię za sprzedaż, ogólnie ze sprzedali. I tam jest wszystko takie, jak ktoś bierze na przykład, nie wiem, uznajmy laptopa, no to oni za wszystkie rzeczy do laptopa, czyli myszka, klawiatura, torba, bo się panu zniszczy. Tak, no. Tak, to oni też za to dostają punkty, dlatego tak naciskają na to. No to ma sens, no bo tak to jak ktoś i tak w jednym celu przyszedł kupić telewizor, no to i tak wyda dużo kasy na to, no to głupie by było pewnie oddawać też jakiemuś losowemu sprzedawcy tak o duży procent, nie? Jak mu jeszcze dodatkowo się postarasz właśnie i wciśniesz tam jakieś rzeczy, te akcesoria, no to ma sens, że faktycznie to jest więcej bonusu, nie? Więc... A ja kiedyś słyszałem, że istnieje pewna kategoria sprzętów, i to się po kodzie kreskowym sprawdza, które są premiowane bardziej niż zwykłe sprzęty, to jest, że sprzedawca dostaje za nie więcej punktów, więc wciska ten model konkretny sprzętu, bo na przykład on nie schodzi, więc on go wciska. A to też mi prawda? Kiedyś gadał chyba. Tak, ale to nie w innym, znaczy w innym sklepie to jest, bo jakby no są różne, jakby zależnie od sklepu jest różny rodzaj liczenia jakby tych punktów. Akurat w moim sklepie, gdzie ja pracowałem, jest to liczone poprzez właśnie głównie sprzedaż akcesoriów i gwarancji. Innych rzeczy się nie opłaca, dlatego na przykład, nie wiem, uznajmy, idziecie kupić żelazko, no to, to doradca postoi z wami z 10 maksymalnie minut i tyle, i on idzie. I on idzie polować na inne osoby, które przychodzą po telefon, komputer, cokolwiek innego. I na przykład, no... Wybierając jakieś takie żelazko, nie wiem, deskę do prasowania, patelnię, no to co on ci powie? Ta jest dobra, niech pan weźmie. A jak bierzesz już laptopa, no to oni posiedzą z tobą nawet te 3 godziny, żeby tylko i wyłącznie ci sprzedać tą gwarancję.
Ale to okay. też ten, jako właśnie sprzedawcy musicie mieć jakąś znajomość w zakresie tego wszystkiego sprzętu, który się znajduje na obrębie sklepu, czy jakieś bardziej na kategorie są dzielone osoby, czy jak to działa? Też zależnie od sklepów, ale w większości jest tak, że jakby osoba, która przychodzi do pracy, dostaje jakby ogólnie szkolenia, co do wszystkiego. Czyli zaczynacie od, nie wiem, pralek, kończycie na klawiaturach. Dosłownie no wszystko, cały jak, asortyment, jak to, jaki to właśnie jest. Szkolenia wyglądają, że to na jakiej zasadzie to jest szkolone? Jakieś totalnie podstawowa wiedza, czy już głębiej jakoś specyfikacje nie, to taka... danych sprzętów są... Znaczy są specyfikacje, ale na zasadzie jak ja byłem na informatyku, no to jakby oni nie wytłumaczą ci tak po ludzku, czyli na przykład, nie wiem, wejść bardziej wątkowego tego do na przykład pracy biurowej, jak pracujesz jako nauczyciel, uznajmy na zdalnych, to na przykład nie powiedzą ci, nie ma tam nigdzie, że wtedy do takiej pracy nadaje się bardziej, nie wiem, iluś wątkowy procesor, tylko oni ci mówią, no Intel Pentium jest taki, Intel Core jest taki, i trójka na przykład służy do tego, i piątka służy do tego. Jakby takie strasznie ogólne, ogólne po prostu informacje. Nie wiem, czy, to konkretny może jakiś sklep, ale jeżeli chodzi o kompy, to chyba widziałem, albo mi się przewidziało coś, że jest zakładka albo jakaś plakietka przy tym, że na przykład tu jest dopisek kurwa dla graczy. Przy laptopach często chyba tak widziałem. Tak, ale to bardziej jest wyglądowo jakby liczone. Jakby do pracy, znaczy do pracy na przykład są mniejsze te laptopy, do grania mają podświetlaną klawiaturę, a co do specyfikacji, no ewentualnie jeszcze kartę graficzną. No tak, ale serio, jakby wszystkie rzeczy, które są jakby przypisane do graczy, one muszą się świecić. Jakby na przykład jak masz normalną myszkę typowo zwykłą z Logitecha, która lepiej po prostu jest dobra jako no, myszka sama, no to ona nie będzie w zakładce dla graczy, tylko ona będzie w zakładce właśnie po prostu myszki. A mnie zawsze fascynują, jak po RTV chodzę, te myszki kurwa coś takie trzyma, jak joysticka takiego i tak się nimi szura. Takie fajne bokiem, nie? Takie bokiem. No. Zawsze sobie muszę kurwa podotykać. A ty tam pytałeś wcześniej też odnośnie jakby tych reklamacji, czy to działa? Gwarancji, w sensie na jakiej zasadzie te gwarancje działają, bo ja nigdy też nie kupuję akurat gwarancji tego, tylko plus ja zawsze przez neta zamawiam, a... Na miejscu to kupuję śmieszne? Dosłownie akcesoria jakieś, nigdy bo akcesoria mi się nie przydała gwarancja są właśnie... No a mi się też, przydała. Mi właśnie też nie nigdy. Raz mi nawet chyba coś nie uznali możliwe i później no i po prostu nie kupuję żadnej gwarancji. Plus no te sprzęty, które mam, no to i tak kurwa mam je parę lat przeważnie, maksymalnie 2-3 i je przeważnie wymieniam, więc... O, ale właśnie typowo co do domowych, rzeczy? Czy długo mam przez 10 lat, no to jeszcze nie mam takiej rzeczy chyba. Więc... To ja musiałem płytę główną reklamować jakiś czas temu, bo mówiłem i mi nie działała. Płytę? No właśnie z tego sklepu, w którym pracowałem. I po prostu. Ale tak po prostu w zakupie nie działała? Od razu? Tak, od razu. Znaczy to był problem bardziej BIOSa po prostu, bo ona leżała x czasu na magazynie i miała x lat wstecz BIOSa i ja nawet na moich dwóch procesorach, które miałem przy sobie, nie mogłem tego zaktualizować, tego BIOSa. No dobra, no ale to nawet tego typu sprawa bez gwarancji by nie była możliwa do zareklamowania. A, czekaj, ja kiedyś w jakimś też właśnie sklepie elektronicznym kupiłem żelazko. Kurwa, żelazko, czajnik. I był rozjebany. Na miejscu go kupiłem, co ważne, nie przez neta. No i przyniosłem go do tego sklepu z powrotem. Mówię, że jest rozjebany, coś tam, nie pamiętam już, co było rozjebane. No i wymienili, nie? Na nowy. No to tak, bo to w większości tak działa, tylko to jest zależy na jakiego trafisz, na jaki sklep trafisz, bo niektóre sklepy mają tak, że mają na tyle miłego kierownika, że nawet jeżeli on czegoś nie może, to tak czy siak... No ja akurat to chyba na 90% w tym, co ty pracujesz. No to właśnie, no zależy, co nie, jakby na kogo trafisz, ale właśnie co do właśnie tych, ogólnie tej gwarancji rozszerzonej, no to jakby w większości to działa, co nie, tylko na przykład była sytuacja, że ktoś po prostu uderzył sobie w telefon młotkiem i miał taki dosłownie obrys po prostu okrągły od młotka i przyszedł i powiedział, że mu telefon spadł, z kieszeni mu wypadł jak szedł i że on chce wymianę na nowy telefon. Okej, okay, ale żadna z opcji gwarancji tego nie przewiduje też, że nawet rozjebiesz, to ci nowy ten, czy nie? Znaczy, to działa tak, w skrócie, zwykła gwarancja, która trwa te 2 lata podstawowa w iPhone'ach rok ogólnie,
O, to też taka ciekawostka, wiecie, kiedy macie iPhone'a? To jest bez żadnego dokupowania, jest roczna gwarancja od Apple'a. Tak. No właśnie no. Tak, ale taka ciekawostka, możecie jakby w większości już sklepów elektronicznych wysyłać też na rękojmie, bo jakby sklep ma swoją jakby swój serwis i nawet możecie na 2 lata wtedy wysyłać, jeżeli macie iPhone'a. To taka rada po prostu dla innych osób, bo jest wszędzie rok jakby od producenta, ale same sklepy mają na 2 lata gwarancję do iPhone'a. No, ale... Właśnie co do takich rzeczy, no to obejmuje tylko i wyłącznie, po prostu przestanie działać. Uznajmy, nie wiem, rano wstajecie, próbujecie włączyć, nie działa. To zwykła ta gwarancja to obejmuje. Ta podstawowa 2-letnia przeważnie. Lub no dobra, ewentualnie... no ale na przykład telewizor mam, albo pralkę, no i coś się z tym robi. Nie, że nie działa, działa, ale coś kurwa nie pasuje tam. To co to, to jak też, to obejmuje? Też możesz wysłać i jakby ta podstawowa gwarancja, jeżeli to jest jakby rzecz nie z twojej winy, czyli po prostu... uznajmy, no po prostu się popsuło, znaczy popsuło, no zaczyna psuć, no to wysyłasz, no i oni ci wtedy na 90% to wymienią, ale jeżeli nie, no to jeżeli to jakby była twoja ingerencja, uznajmy, nie wiem, masz lodówkę, i zaczyna ci, po prostu uszczelki ci nie dociskają, no to jeżeli oni sprawdzą i zobaczą, że zawias jest po prostu taki, no, wygięty lekko, przez to, że na przykład, nie wiem, miałeś tam 5 butelek włożone jakiegoś napoju, no to oni ci nie uznają, bo to już jest błąd od... użytkownika. Tak, od użytkownika. Czyli tak samo jakbym, nie wiem, jakiś aparat na przykład kupił i by mi spadł i się rozjebał obiektyw i nie działał, no to też by nie została uznana ta podstawowa. Znaczy, podstawowa nie, ale ta rozszerzona już obejmuje takie rzeczy. Nieumyślne uszkodzenia to jest ogólnie, że tak to jest. Nawet kradzież też, nie? Można... Tak, kradzież z włamaniem, tylko to wtedy jest dłuższy proces, bo musisz iść na policję, musisz mieć pismo, że to zgłosiłeś, że to naprawdę jest kradzież i wtedy dopiero do ubezpieczyciela odezwać się i oni wtedy wymieniają. Ale to wtedy, no nie wiem, no to przytoczyłem na przykład tego właśnie, mam tą rozszerzoną, mam sobie aparat, upadł, mi się rozjebał i chujowo widać i jest rozjebany obiektyw, to co, przychodzę z tym i co, mi wymieniacie, czy znaczy to wtedy dzwonisz, do ubezpieczyciela, bo my jesteśmy tylko i wyłącznie pośrednikiem i ubezpieczyciel to jakby dalej po prostu to daje. I jakby my tylko i wyłącznie wystawiamy dokument, a ubezpieczyciel już wszystko robi, czyli kontaktujesz się z nim, on odbiera, wysyła i tak dalej, do nas ewentualnie przychodzisz później po wymianę na inny produkt, jeżeli na przykład stwierdzą, że to jest niemożliwe do naprawy. Ale co do takich ciekawych rzeczy, na przykład, to takie przekręty od strony pracowników, które dzieją się jakby co do reklamacji, to bardzo często jest robione w stylu, ktoś, uznajmy sobie, kupuje, nie wiem, telefon i... i po prostu mu nie działa, no to logicznym, że musi wysłać na reklamację, bo jakby to jest ogólny proces, jakby nie można tego ominąć normalnie, ale oni zamiast wysłać na reklamację, to po prostu zwracają produkt, jako że nieużywany zaznaczają takim szybszym tempem, bo oni muszą tam zrobić dokumentację zdjęciową i tak dalej, jeżeli jest zwrot, no to oni robią po prostu szybszym tempem, jako że po prostu szybka wymiana, jakiś błąd w dokumentach i tak dalej, potrzebna wymiana, no to oni wtedy sobie to robią, nie muszą dawać żadnych zdjęć i zwracają po prostu produkt, który oni używali i okazał się niedziałający na sklep, żeby nie czekać później 2 tygodnie na zwrot gotówki. I też tak... Ktoś potem? Znaczy no, ktoś jak weźmie sobie spółki, no to dostanie taki i przyjdzie, zareklamuje i będzie wtedy on czekał 2 tygodnie na to, żeby to się rozstrzygnęła sprawa, no. A to nie, więc... nie ten, to jakoś po kryjomu sobie to robią, czy tak można zrobić? Znaczy, jakby normalnie, wiesz, na zasadzie oni sobie robią jako zwrot, nie? Ale to na kamerach jakby jest u... No jakby na zasadzie widzi kamera, masz udokumentowane na kamerze to, że ktoś przyszedł, zrobił zwrot po prostu. Jakby nie masz pokazane, jakby widzi kamera zamknięte pudełko, a nie wiesz, co jest w środku, czy ten w ogóle produkt jest. I on po prostu, wiesz, zwraca, idzie odłożyć na półkę, i tyle. I jakby z jego strony to tyle, a kamera tego nie widzi i nie ma jakby jak tego do... nie ma jak tego dostrzec ze strony zarządu. No tak. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że... A mogę powiedzieć, na Morele przez internet sobie komputer kupiłem i kurwa zamówiłem całe złożenie komputera i wszystkiego łącznie z systemem i zainstalowali mi zły system, niż który kupiłem, przez co ja nie mogłem go aktywować. I napisałem do nich: siema, wymieńcie mi ten kod, bo to źle mi zainstalowaliście, nie chce mi się już instalować, w sensie to nie moja... Że się zapłaciłem wam za instalację, bo ta instalacja była też płatna, nie? I że zainstalowaliście mi złe. I oni do mnie, że muszę wysłać komputer z powrotem, to oni mi zainstalują inny, albo kupić nowy klucz. Ja takie...
kurwa, no przecież kupiłem klucz, kupiłem instalację, zainstalowaliście złe, po prostu wymieńcie mi klucz, ten klucz jest nieużyty. A oni, że jak już wysłali klucz mailem, to on już jest tak jakby użyty, już nie mogę go ten... No w sensie, no tak, pewnie... Tak, to jest prawda. W sensie, bo... nie był tak użyty, się... ale no mogłeś go użyć, wiesz, ten też no, nie znasz... Tak, ten, ale więc... mimo wszystko wysłałem nawet zdjęcie, że jest zła wersja Windowsa zainstalowana, bo zamiast Windowsa normalnego zainstalowali mi Windows N. Nie, do dzisiaj nie wiem, co to jest ten Windows N, tak szczerze, czym to się różni, ale nie mogłem zaktualizować w ogóle tego, ani licencji wklepać, bo się nie dało, bo klucz był zły. A, to no to nie mogłeś tego, no tak. To tak właśnie mówiąc co do tej sytuacji, to akurat miałeś po prostu loterię, na kogo trafisz, bo jeżeli byś trafił na miłą osobę, która jakby rozumie po prostu problem, no to on by napisał maila, wyjaśniłby tą całą sytuację i zrobiłby ci to na miejscu. W zasadzie to nie zostało użyte i tak dalej, okej, robimy zwrot na to i wystawiamy nowy. Ale jeżeli trafić po prostu na osobę, której się nie chciało, przyszła, bo musiała, no to co on będzie się wysilał, pisał maile, dzwonił i próbował to zrobić, zejdzie mu na tym godzina, a może po prostu powiedzieć ci dwie opcje. Przynosisz, no. Ktoś wysyła, nie ja, ktoś inny to zrobi i albo kupujesz nowy. Wiesz, nowy komputer, czekasz na niego i tak w chuj czasu, nie? Zanim ci go złożą, zanim ci go wyślą. Dostajesz, masz już go w domu, już instalujesz sobie wszystkie rzeczy, jakie masz. Myślisz sobie, o, Windowsa muszę zaktualizować, dobra, biorę tego Windowsa. I oni ci mówią, że masz go zwrócić, kurwa, przesyłką, kurierem, znowu to by szło. I ile czekania by to było, nie? Nikt nie chce nowego sprzętu zwracać zaraz po zakupie, bo to jest, no, bez sensu. I jak gadałem przez telefon, bo to gadałem przez telefon z tą babką, to jej powiedziałem, że... No ja pani nie będę wyzywać, bo pani tylko pracuje jako infolinia, ale uważam, że macie państwo spierdoloną tę politykę i że to jest chujowe, że zainstalowaliście mi państwo zły system, a jakby no... Ja muszę teraz ponosić koszty tego, nie? No tak, no to żeby kupować sobie licencję swoją. Było, nie? No. No i kupiłem nową licencję na stronie Windowsa, musiałem kupić pod ten, który mi zainstalowali. No bo nie, inaczej, nie wiem, jak jest kwestia z ogóle z instalacją Windowsa, tak szczerze, wiecie? Jak to jak się to? Robi? No tak, no... W sensie inaczej, masz, bo kiedyś wiedziałem, że się kupuje płytę i się kupuje płytę. Normalnie sobie pobierasz teraz ale obraz się teraz systemu z oficjalnej strony Windowsa i co na pendrive'a to wgrywasz. Tylko żeby pobrać obraz przykład. Systemu, muszę wpisać klucz licencji. Nie trzeba. Nie musisz. Musiałem. A to nie chyba taką opcję zainstalowali całe. Po prostu. A może tak. Jak chciałem, bo ja pobrać jak sprawdzałem, licencję, to wtedy nawet pamiętam tą sytuację, sprawdzałem, nie trzeba było, normalnie pobrałem, ale ty nie mogłeś właśnie pobrać jakoś chyba. Nie bo wiem. Tak to ale wiesz, co mogłeś pobrać. Zrobić? Bo no. Miałeś jedną opcję też do zrobienia, po prostu... ty mogłeś w ogóle jakby wejść na pulpit, nawet nie zalogowany z tym kluczem, czy nie? Tak, ja mogłem ten komputer normalnie używać, tylko no był to... napis na dole, niezarejestrowana wersja Windows. No nie tak, bo na początku nie aktywujesz, nie, tylko są sobie później. No, że mogłeś sobie pobrać, po prostu aplikację. Teraz masz aplikację do Windowsa, że na zasadzie po prostu zmiana Windowsa z wersji, na której jesteś nadaną. I po prostu pobierasz aplikację, przeklikujesz, co chcesz zostawić, czego nie chcesz zostawić, klikasz instaluj i ci się to samo robi. To jest kwestia godziny. Nawet nie ogarnąłem tego. No to widzisz, ale osoba, która była na telefonie, nie powiedziała mi tego. Ja nie wiem takich rzeczy na przykład, nie? No tak. I teraz szkoda, że osoba, która tam pracuje i do której zareklamowałem licencję i wstukałem w telefonie, że licencja i w ogóle, wiadomo, że tam była kategoria i tak dalej produktu, która była z tejże kategorii sprzętu, nie wiedziała takich tego, rzeczy. Nie? No, żeby mi pomóc, albo nie? Bardzo dużo osób totalnie nic nie wie na temat sprzętu. Na przykład ja akurat interesuję się stricte sprzętem, więc ja idąc tam już po prostu dałbym radę doradzić komuś komputer, co nie? Ale bardzo dużo osób prosta sprawa, mając taką sytuację, powiedziałbyś mi to, że jest taka aplikacja i pewnie byś mi nazwę aplikacji podał. No tak, ja bym... ogarnął. No i przecież widzisz, ile razy... My mieliśmy sytuację, że siedzieliśmy i na przykład, nie wiem, ktoś po prostu, no jakby coś odwaliło się jakby wewnętrznie. No to my braliśmy od klienta komputer na uznajmy 2 godziny, mówiliśmy mu, no jak ma pan coś tam do zrobienia obok, to może pan sobie iść. I my sami na komputerze siedzieliśmy i robiliśmy to, jako po prostu osoba, co nie, no bo jakby też ważne jest i strasznie ci wbijałem to do głowy, żeby łapać kontakt z klientem. Okay. Co nie? Że jakby... Że jak ktoś na sklepie jest, tak? Znaczy ogólnie, na zasadzie, że jest jakby już rozmawiasz z klientem, to żeby złapać jakby kontakt z nim jak z ziomkiem. Aha, że on następnym razem, żeby nie poszedł do konkurencji, tylko przyszedł do ciebie i znowu wziął jakiś duży zakup. Ten sposób. I tak im częściej on przychodzi, tym jakby wiecie, łatwiej jest polecić mu coś,
Z tego powodu, na przykład, tak jak, nie wiem, uznajmy, wy sobie rozmawiacie pomiędzy sobą i któryś z was powie do drugiego: ty słuchaj, ale, nie wiem, patrz, zajebista aplikacja, pobierz sobie. I on sobie pobiera, wiecie, o co chodzi. No wtedy, jak masz taki koleżeński kontakt, no to on ale też... Ale to zauważyłem, tak w większości faktycznie sklepów zaczynają robić, nie? Że tak podchodzą jak do ziomka sobie. Dla mnie to spoko w sumie jest, nie? W ogóle mogę też zahaczyć o ceny aktualne, bo taka ciekawostka, w 2023 roku weszła teraz ta ustawa, że musi być pod ceną aktualną napisana ta najniższa w przeciągu 30 dni. Zajebiste to jest. Jest coś takiego, tak, ta ustawa? Tak, ale... Tak, 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 wcześniej tak, to no były weszło. Wtyczki tylko chyba w Letyshop. Ale teraz przykład, chyba, czy inne, teraz chyba specjalnie podwyższają, tak? Przed Black Weekiem na przykład. Znaczy, to jest tak, że to jest cena promocyjna. Czyli jakby oni mogą po prostu zniżyć cenę, uznajmy, co nie, sobie. No ale... No. Że zniżają jakby cenę podstawowo i że jest niższa i nie dają jako promocja to, to jakby to da się ominąć, bo to jest tak niby zrobione, żeby to, wiecie, było uczciwe, ale to no za rok pewnie doczekamy się tego, że jakieś sklepy to inaczej ominą i nie dadzą, że to jest promocja, tylko dadzą to, że jest, to jest, nie wiem, na przykład kod rabatowy przy kasie naliczany. No to wtedy jakby na sklepie masz dalej, że produkt uszli na przykład 3000, a ty go kupisz za 2800. Więc oni będą mogli sobie podwyższyć cenę i zniżyć, co na przykład właśnie wcześniej było, tak jak były, nie było tego, że musi być ta niższa cena. No ja na to, przykład, no, dokończ. To ja zauważyłem bardzo często, że był, uznajmy, nie wiem, na przykład produkt i za 3 dni miała wejść promocja, o, uznajmy, na pralki, że kupując pralkę masz dodatkowo suszarkę. I ta pralka podstawowa na przykład kosztowała 2000, ona na tą promocję weszła... dzień przed tą promocją, na te pralki, że jak kupisz pralkę, masz jeszcze 50% taniej suszarkę, no to suszarki i pralki wszystkie poszły na przykład o 400 w górę. I no później ja jak weszła ta promocja, właśnie no to się wyrównały. Sytuację, jaką widziałem, wtedy akurat to było... Znaczy później był Black Week właśnie, ale chciałem właśnie sam sobie zaobserwować, czy tak się dzieje faktycznie, że ceny są jakoś podwyższane, że później obniżane. No i patrz. Kupiłem sobie, w tamtym roku to było, więc jeszcze mniej więcej trochę kojarzę. Ten telewizor sobie kupowałem do mieszkania, nie? I go kupiłem, nie wiem, za jakieś 8-9 koła, coś takiego to była cena. Ona już była po promocji, bo to była jakaś nocna promocja, czy nocna wyprzedaż, coś takiego. I ta się tam trzymało z tydzień, ta promocja, to był jakiś październik chyba, coś takiego, albo... No chyba październik jakiś. No i za tyle sobie wziąłem. I później chciałem zobaczyć, czy tak na taniej będzie miesiąc później na Black Week, nie? To, jak tam był ten Black... No ten mega wyprzedaże takie. I wtedy była cena z 12 koła na 10 chyba, kurwa, jak za 8 albo 9 kupiłem, no nie? No tak. Ja pierdolę. A było z 12 ale... albo 13... 12,5 albo 13 koła na 10, 500 chyba przecena. Coś takiego to było. Mówię, aha, fajnie, fajnie. Ale tak powiem, że to nie jest jakby... Nie zawsze tak jest. Są czasami prawdziwe promocje. Nie zawsze. Nie zawsze, ale wiecie, wiadomo. Co jest ciekawe? Że jeżeli są te prawdziwe promocje, uznajmy na sklepie, nie wiem, jest promocja na laptopa. Była jakiś czas temu wyprzedaż produktów. Po prostu pozbywali się z magazynów, bo było na każdym sklepie po kilka sztuk, jakby na magazynie głównym tego nie było i tak dalej. I był laptop z 1700 na 170. Pomyślicie sobie, 90% taniej, co nie? No ale to była wyprzedaż. I co jest najlepsze? Nikt tego nie dostał jakby z klientów. Pierwsze co zrobili, sprzedawcy wszyscy rzucili się na te wszystkie promocje, które były takie dowalone i oni nawet to kupili tylko po to, żeby to sprzedać. Nie kupili tego dla siebie, na przykład, bo ktoś potrzebował laptopa. A to tak ten... Ale to jest mądre. To kiedyś też na AirPodsy widziałem faktyczną, też była duża przecena i ja faktycznie wchodziła. Ja słyszałem o konsolach. I też o PS-ie chyba wszyscy to szybko wykupili. A właśnie, jeżeli na przykład konsole są, jakieś gry wchodzą czy coś takiego, no to macie to przedpremierowo już jakoś dostępne? Tak, tylko to nie jest do sprzedania. My to mamy około, zależy jak dostawa przyjdzie. No właśnie. Czyli... A wiesz kiedy przychodzi dostawa, na przykład teraz PSVR 2 wychodzi? Za miesiąc. A to znaczy też zależy jaki sklep, i można nie na każdym sklepie masz. Zamawiać. Tak, tylko to wtedy przychodzi z zamówienia, a nie idzie na sklep. Jakby mała ilość rzeczy idzie na sklep, takich na przykład PS-a 5, bardzo trudno jest dostać stacjonarnie w sklepie. Bo jakby to nie jest wysyłane na sklep, tylko jest w magazynie, żeby... I przez neta i tak wszyscy kupują sobie. Tak, żeby jakiś sobie sklep to. Sobie nie zamówił, uznajmy na przykład, nie wiem, 100 sztuk, co nie? I żeby on tylko i wyłącznie je na tym zarabiał, to jakby robią to, że przez neta i wtedy masz odbiór w sklepie. I tak jakby ktoś poszedł do sklepu i kupił sobie. Okay, to jest zrobione. Okej. No, a co do gier, to na przykład jak był Ragnarok, no to Ragnarok był już 2 dni wcześniej, co nie?
no, dostępny no. jakby na miejscu, tylko on leżał w kartonie z opisem, że nie wystawiać przed dniem tym i tym. No ale ty co mogłeś kupić? Właśnie, nie, nie mogłem, bo wtedy to było jeszcze na stanie jako zero. I mi by błąd wyskoczył, bo nie byłoby tego w systemie, okay. że mogę to kupić. Jakby... Ale pudełko mogłeś otworzyć, co do domu wziąć. No niby mogłem, tylko niby wiesz, tak. jakby zawsze przed wyjściem, nie dość, że masz kamery, to jeszcze sprawdzają ci plecak, jak wychodzisz. Aha, to jest po pracy. To zawsze musisz otworzyć plecak. Ale to sprawdza? Zależy, zależy. W niektórych sklepach masz ochroniarzy, w niektórych sklepach masz kierowników. I pokazujesz kierownikom. Na zasadzie otwierasz plecak, mówisz coś tam, co nie? No ja zawsze sobie żartowałem i mówiłem, spokojnie, dzisiaj tylko 3 iPhony. Na początku była dziwna reakcja, ale później już było takie, a no spoko. Już kumali. No, no to. Ale na początku nikt nie złapał żartu. Nie wiedziałem, że ma się trzepanko po wyjściu no, z sklepu. No, też nie wiedziałem, ale to w sumie tak rozsądne jest, nie? I to każda osoba, nie nawet uznajmy, ktoś przychodzi sprzątać, to też musi. Mm-hmm. Jeżeli ktoś nie ma w ogóle kontaktu z tym, co nie? Za każdym razem każdy musi. Nie byłoby bezpiecznie po prostu bramka, nie no, bramka nie wykryje, jak otworzycie coś, w sumie tak. I tak się no nie wychodzi przodem, wychodzi się tyłem. Wychodzi się tyłem. Właśnie. Plus iPhony, telefony ogólnie nie mają zabezpieczeń. One są na magazynie, jakby masz tylko i wyłącznie tą ekspozycję, która jest na tych hakach, na, no po prostu przyczepiona tymi zabezpieczeniami. I... Ale to sprawdzają też na przykład, co masz na wejściu? Bo co, jakbyś sobie wziął, rozpakował coś i powiedział, to moje akurat. No to co? Albo zapluł oczem, no chyba, to masz karteczkę, za 10 której... koła i co? Masz karteczkę, w której jakby musisz spisać każdy produkt, który masz ogólnie jako ty, jak używasz. Czyli wpisujesz na przykład telefon i jeszcze jakby pomyślisz sobie, no dobra, masz iPhone'a 13, no to logicznym jest wynieść iPhone'a 13. Ale nie możesz. Bo musisz zapisać iPhone'a 13 i jego numery seryjne i e-mail w telefonie systemowym. Okej. Okay. No kurwa. No to i oni to sprawdzają codziennie? Nie codziennie, no ale wiesz, na zasadzie nie wiem, jak po prostu coś jest podejrzanego, ktoś wychodził zawsze z telefonem, uznajmy marki iPhone srebrnym, a nagle wychodzi z białym, no to jest coś nie tak, no to wtedy sprawdzają, no. Okej, okay, ale co do wynoszenia rzeczy, mogę też powiedzieć ciekawą sytuację. Jakby kilka ciekawych sytuacji. Jakiś czas temu grasowała banda złodziei. Pomyślicie sobie, jak kradli. Hulajnogi kradli ogólnie, elektryczne. Pomyślicie sobie, jak mogli to robić. Wyjeżdżali. Ale to jest hit hitów. Po prostu przychodzili z nożyczkami, odcinali zabezpieczenia. Nie nożyczkami, tylko obcęgami. Obcinali zabezpieczenia i po prostu wyjeżdżali sobie na niej. Ze sklepu. No dobra, no ale to co? No byli na kamerze. No, to... no tak, no byli na kamerze. Nie? No ale wiesz o co chodzi, na zasadzie, że oni robili rota no po całej Polsce. Zaczynali od jakiegoś Śląska, kończyli na Gdańsku, co nie? Ty, a właśnie, bo często w tych sklepach są hulajnogi elektryczne, można się na niej przejechać, jakbym poprosił, czy nie? Ogólnie bardzo duże rzeczy można sprawdzać, ale to też zależnie od no wiadomo, że kurwa prania mi raczej nie włączycie tam, nie? Na miejscu, no nie, ale... Nie sprawdzić, albo suszenia, czy suszarka dobrze suszy. No ale hulajnogę bym się chciał przejechać, jakbym już poszedł kupić sobie, nie? Raczej. Ale to zależy od sprzedawcy, bo jakby nie każdy zawsze ci pozwoli, tak samo na przykład z telefonem, co nie? Jak chcesz kupić telefon, to niektórzy powiedzą ci, że nie można otwierać telefonu, ponieważ inny klient tego nie kupi, jeżeli pan to otworzy, ale to niektórzy tak powiedzą... No to na wystawie, nie? Więc to z telefonem akurat prościej. No niby tak, ale bardzo dużo osób, zdziwiłby się jak dużo osób, że oni muszą, przy nich musisz otworzyć to, że oni chcą zobaczyć, czy on działa w ogóle i musisz włączyć. Jakby bardzo duża ilość osób, a najbardziej jeszcze w ogóle... Starszych, ale jeszcze więcej osób z Ukrainy. To jest w ogóle hit, jakby osoby z Ukrainy, naprawdę, w sklepach elektronicznych, wiecie jak te osoby, na zasadzie, ty stoisz sobie, dajesz im produkt typu telefon, a oni, a oni ci mówią po ukraińsku, że oni chcą sprawdzić, czy działa. I ty mówisz, po tym jak on ci 5 razy powtórzy, ty coś tam plus minus zrozumiesz, o co mu chodzi, on ci po migowemu i po ukraińsku, to no ogarniesz, o co chodzi. I on ci mówi, że on chce sprawdzić. I ty mu tłumaczysz, że nie można, ale on cię nie rozumie. I on cały czas chce sprawdzić. I on się irytuje. No to i zaczyna krzyczeć już nawet. Często były sytuacje, gdzie już zaczynał krzyczeć. On po ukraińsku krzyczy, mówi do ciebie, gdy ty no nie umiesz ukraińskiego. Ale w jaki sposób chcą sprawdzić, czy działa? Po zakupie, czy przed zakupem? Przed zakupem. Że oni nie kupią czegoś, co nie działa. Ale to dlatego, że podobno w Ukrainie jest tak, że oni strasznie robili po prostu, oszukiwali na to w sklepach, że dostawałeś jakby produkt i później nie mogłeś go zwrócić, bo nie działa, co nie? I jakby oni tak się po prostu, jakby to jest bardziej taka już, no
przyzwyczajenie po prostu do tego, że oni muszą zawsze sprawdzić przed zakupem. I to wszystko. Nawet mi się zdarzyło, że typ mikrofalówkę kupił i on z mikrofalówką mi podchodzi, taką wielką, nie taką zwykłą, normalnych rozmiarów, tylko jakąś większą, lepszą. I on przychodzi i on mówi, że on chce sprawdzić. Ja pierdolę. Ja się tak na niego spojrzałem i ja mówię, no ale jest problem, bo nie mam gdzie tu sprawdzić. Kurwa, daje odgrzeć. A on mi na to, że ale jak to? Ja mam kupić przed, znaczy ja mam zapłacić, a się okaże, że jest niedobra. No ale to zwróci, no przetłumaczyć się tego w ten sposób, że jak nie działać będzie, no to może przyjść to oddać, nie? No. Tak, ale nie każdy to rozumie. Okay. I bardzo dużo się razy zdarzyło, na przykład, nie wiem, no to ktoś brał... może być, no. Ktoś brał słuchawki, a słuchawki to jest akurat rzecz higieniczna. Jakby jest grupa rzeczy, które są rzeczami higienicznymi, no czyli tak, jak już otworzysz, nie można tego sprzedać. Ani zwrócić, no tak. Nie? Więc bardzo dużo na przykład ktoś mówi, że on chce sprawdzić słuchawki, czy działają. Ja mówię, że nie można, bo to jest rzecz higieniczna. A on mówi, że ale on chce sprawdzić, że on nie zapłaci, póki nie wytestuje. Mhm. No i mówisz mu, no ale no nie można, no. I tłumaczysz mu grzecznie kilka razy i on spoko i ci tym rzuca i wychodzi ze sklepu. I myślisz sobie, no spoko mordo, ale co ja ci zrobiłem, no nie możemy, no. Ja mam ciekawe pytanie. Na jakiej zasadzie, czy jak, czy ręcznie to się robi, czy automatycznie to się robi, i czy w ogóle się robi? Czy te telefony, które są na wystawie tam, one są jakoś resetowane? Bo kurwa zawsze jak się tam przyjdzie, to albo ja, albo znajomy, albo ktoś, no kurwa zrobisz jakieś zdjęcia, popisze się coś głupiego w notatniku, tapetę pozmienia, jakieś duperele porobi na tych telefonach, jak się tym bawi. Zależy. To często nawet też przychodziłem, to już były pozmieniane tapety. To się resetuje jakoś? Jakiegoś kurwa fajfusa tam ustawi na tapetę czy coś, znaczy... to się nie sprawdzacie tego czy coś? Jak to działa? Ogólnie to na co dzień nie jest sprawdzane. Ale jest to robione tak, że masz demo, wersję demo takiego telefonu, pobierasz jakby aplikację przy każdym tym. Znaczy i on ma podstawowe, jakby wszystko podstawowe i on nie ma takich udostępnionych opcji i tak dalej. Plus dodatkowo, w momencie kiedy ktoś ściąga to z ekspozycji, to on musi ten telefon sformatować, ale zdarzyło się kilka razy, że ktoś nie sformatował go i ktoś inny sprzedał ten telefon i klient przychodzi do domu, a on nie może zrobić 3/4 ilości rzeczy. I on przychodzi i mówi, że nie działa, ktoś inny sprawdza, patrzy. Chuj tam w sprzedanie mi chodziło, bo to już tam myślałem, że raczej nowe z pudełka biorą, no chyba, że jest ostatnia sztuka, no to wtedy pewnie z ekspozycji, nie? A to często są tanie, no kurwa, właśnie nie są chyba taniej rzeczy z ekspozycji, czy nie? Czy zależy, jakie? Zależy, bo bardzo często wchodzą po prostu przedmioty na przecenę w momencie, kiedy są jakkolwiek uszkodzone, wybrakowane. Czyli jeżeli na przykład telefon jest porysowany, albo właśnie nie ma pudełka, no to on wtedy, znaczy są dwie możliwości, albo on wraca z powrotem do, znaczy jest na sklepie jako na przecenie, na promocji, albo ewentualnie jedzie on do sklepu outletowego. Jako od tej samej firmy. Kiedyś miałem taką sytuację, że telewizor kupowałem właśnie Philipsa z Ambilightem i był ostatni na ekspozycji. Faktycznie koleś powiedział, że tańszy jest, bo jest, że jego cena wynika z tego, że jest ekspozycyjny i mówi, że mi go może zdjąć, jeżeli go chce. Ja mówię, no dobra, mogę wziąć. I tam była taka naklejka. Ja mówię, dobra, wezmę, ale pan tą naklejkę odklei. Bo to była naklejka ich cenówką, nie taka żółta. Jak on tą naklejkę zdjął, to klej został. I ja mówię, dobra, wezmę go, jak mi go pan doprowadzi do normalnego sytuacji, nie? I koleś normalnie przyszedł z plakiem, normalnie wziął cyk i czyścił telewizor. No tak, i też sprawdzał mi martwe piksele. Ja chciałem się dowiedzieć, czy to jest w zakresie obowiązków, żeby tak coś zrobić, jak poproszę, czy to jest, może powiedzieć, że to nie jest mój zakres obowiązku, czy coś. Znaczy, w momencie, kiedy... To też zależy od kierownika, jak on ci, że tak tutaj mekarze, bo może być tak, że kierownik stwierdzi, no jeżeli ktoś chce taki telewizor, masz siedzieć, ściągać go, wykręcać, czyścić do perfekcji, no to znaczy, no to nie ma co. Jemu chyba zależało na sprzedaży, bo bardzo się starał, a ja też poprosiłem i zastanawiałem się właśnie, czy jestem chujem na maksa, że mu to kazałem zrobić, czy to jest powszechne też. Nie, to jest normalne, bo na przykład jak ktoś uznaje mnie, nie wiem, przychodzi po jakąś rzecz, no to on chce na przykład, żeby mu to zapakować i tak dalej, co nie? Jeżeli są jakieś odciski, no to znaczy, no ja... A, ja jeszcze jedna rzecz tam była taka, że ten telewizor, ja go poprosiłem, żeby on mi go wyłączył, żebym sprawdził, czy nie jest ubity jakkolwiek, czy coś tam nie ma jakiegoś martwego piksela czy coś. I pamiętam, że coś było jeszcze tam i on też tym plakiem przyszedł specjalnie, żeby to wyczyścić też. Ale to akurat mówi, to nie bardziej jest... z dobroci jego lub ewentualnie ceny produktu, bo jeżeli byś miał taki telewizor za tysiaka niecałego, no to mu by się nie chciało starać, ale jeżeli miałeś telewizor za kilka tysięcy, no to bardziej chce się starać. No to jest ten ambilightowy, więc jest trochę droższy, nie? Z faktu tego, że ma tego ambilighta pierdolonego, a swoją drogą ten telewizor jest strasznie chujowy.
No, o, w ogóle, ale to zależy. W ogóle generalnie większość tych telewizorów jest strasznie chujowa, bo nie chodzi mi o obraz, a chodzi mi o system, który tak się zacina, że ja pierdolę, nie? No. Ale to w większości, LG chyba jest taki najlepszy. Nie, nie, LG też mam i ten system jest spierdolony totalnie i oni jeszcze znaczy, nawet te nowe. A te nowe może mają Google TV już, bo te wszystkie miały ten swój. No chyba, że jakieś update'y wychodzi, może komponenty też mają lepsze, że to się nie zacina już. Ale miałem taki, nie wiem, sprzed paru lat to jest chujowy na maksa. Dobra, ja mam... Google TV fajnie się działo. Ja mam ciekawy temat ogólnie. No to dawaj, trochę dawaj. Może was to zszokować. Mnie najbardziej chyba, tak w sumie, co mi przyszło właśnie do głowy, to najbardziej jak zawsze byłem w sklepie, to mnie ciekawiło, to kurwa, czy te telefony są formatowane, bo zawsze są tapety pozmieniane, wszystko kurwa i to mnie najbardziej no, intrygowało są. W tych sklepach. Ale słuchajcie tego, wiecie co jest najlepsze? Jakby pomyślicie sobie w skrócie. Jakby tam każdy, znaczy nie każdy, ale każdy może sobie jakby zmienić wstępnie cenę i później kierownik lub osoba, ale która gdzie? Może to zrobić, no jakby, no jako jesteś pracownikiem. Mhm. Możesz sobie na przykład wziąć takiego iPhone'a, zeskanować sobie go i później jako w koszyku zmienić cenę tego produktu. Okay. I była sytuacja, jakby, no co może być szczytem chamstwa, pomyślicie sobie. I była taka sytuacja, że grupa osób, znaczy tam to na różnych sklepach było ogólnie w całej Polsce, co nie? Aha. Że sprzedawcy sobie robili tak, brali sobie na przykład, nie wiem, uznajmy właśnie iPhone'a i zmieniali sobie cenę z 3000 na przykład na 20 zł, autoryzowali to nie swoim loginem, robili to nie na swoim profilu i później kupili sobie iPhone'a za 30 zł. Ale więc ale to ktoś miał przypał? Zależy. Jeżeli nikt się nie dowie, to nikt nie miał. I takie osoby... Było dużo takich osób w całej Polsce, które sobie wzięły takich produktów, no, sporo. Czemu ma się opcję zmiany ceny? O chuj tu chodzi? Bo to chodzi o to, że uszkodzone, tak? Nie tylko. Znaczy, trochę uszkodzone, ale też głównie w to wchodzi to, że uznajmy, cena jest niezmieniona. Z dnia wczorajszego klient przychodzi, chce kupić, uznajmy, nie wiem, sobie pada do PSA 4 i on kosztuje 200 zł. Wczoraj kosztował, a dzisiaj już kosztuje 250, ale cena jest dalej z 200. I on, trzeba mu zmienić cenę na tą, która jest, no bo tak jest w polskim prawie, co nie? Jeżeli jest cenówka, nawet nieważna, z jakimś produktem, to trzeba zmienić na tą cenę, która jest przypisana do tego produktu. Okay. Nieważne, czy to już miesiąc jest nieważne, czy co, jeżeli jest opis dokładny, no to trzeba w Polsce. Okej. I bardzo często tak było właśnie, że ktoś sobie zmieniał po prostu i brał sobie na przykład, nie wiem, AirPods, które kosztują 1200 zł, brał sobie za 5 zeta. I co, nie to jest powalone. Tego przypału żadnego? Jakoś to tak jest kradzież, nie? No tak, jest to kradzież, tylko na zasadzie to przeszło przez kasę, jakby jest z tego paragon niby, co nie? Więc na kamerach jest uwiecznione, że on to kupił niby, ale jakby jeżeli ktoś się nie dowie wewnętrznie, no to z tego nic nie wyniknie, co nie? No ale to jest trochę jak podmiana cenówki, nie? No też kupię za cenówkę tańszą, a kurwa ten... No tak. Niby tak, tylko że jakby musisz mieć dokładny opis produktu. Nie możesz sobie wziąć na przykład, nie wiem, uznajmy, masz dwa aparaty, nie możesz sobie podmienić po prostu prawo-lewo kupić aparat za trzy koła, który kosztuje, znaczy za 1500, który kosztował trzy koła. Racja. No bo jakby musi się opis zgadzać. A cenówki nie można wydrukować niższej ceny po prostu na cenówce. W takim w sklepie korporacyjnym, co nie? Mhm. Bo to musi być stricte... no jakby musi być ta przecena i ona musi wejść wtedy właśnie wcześniej, jeszcze przed zakupem. Mhm. I bardzo dużo razy tak było, że sobie tak robili. A co do właśnie tych... co tam było wcześniej, jeżeli towar jest jakkolwiek uszkodzony, wybrakowany, to jest na to jakaś promocja. Ja na przykład ostatnio kupowałem blender i nie było taniej, a kupowałem z wystawy, bo był ostatni jeszcze bez pudełka. Tak, tylko... Ale mi to akurat nie przeszkadzało, bo i tak pudełko wypierdalam, a to co się stało, to wyjebane mam to. No akurat blender to jest rzecz, której no mało osób dotyka, co nie? Jakby to nie może być uszkodzone przez to, że jest na ekspozycji. Ale bardzo często jest tak, że wszystkie rzeczy, które są ciekawe, które jakby weszły na status ekspozycyjnego, który jest na przecenie, sprzedawcy sobie to kupują. Aha. I zostają takie same ogryzki, że tak powiem, dla klientów. Miałem też pytanie właśnie, czy na przykład jako sprzedawcy to nie mają jakichś zniżek pracowniczych, jak to w większości sklepów sieciówkowych takich bywa? Zależy od sklepu. Czasami masz tak, że dają ci po prostu kartę podarunkową, czasami dają ci 13 wypłatę, czasami dają ci ogólnie zniżkę pracowniczą, ale co powiem, jakby dla młodych osób, jeżeli chcą jakieś młode osoby sobie ułatwić życie, to w momencie, kiedy idą do pracy,
to najlepiej znaleźć sobie jakąś pracę w galerii handlowej. Bo w momencie, kiedy pracujecie w galerii handlowej, już 90% galerii ma zniżki pracownicze. Że po prostu idziecie sobie do Maca i na przykład, nie wiem, bierzecie Mac Chickena za 8 zeta, a nie za 15, co nie? Prawda. Czy coś takiego. Na przykład i to jest... masz na całą galerię ze wszystkich sklepów. Prawie na całą, jakby zależnie od sklepu, bo niektóre... Pewnie tak. W Warszawie w Galerii Mokotów, jak masz kartę galerii... Kiedyś przynajmniej tak było, że miałeś kartę Galerii Mokotów, to w każdym sklepie w Galerii Mokotów miałeś 10% tani, chyba. Tak kojarzę, że było. Możliwe, że w wybranych, ale było 10 chyba procent tani, jeżeli miałeś tą kartę gastro, w tych sklepach. Gastro, na każdej kino, z tego co pamiętam. No, ale nie coś tylko. Prawie wszystko jest, sklepu. Jakieś ciuchami czy coś takiego, kosmetyczne, niekosmetyczne, w większości jest to, więc no. No w sumie tak. I też taka rada od razu, też dla młodszych osób, które idą do pracy, jakby nie da się, ja na przykład zaczynałem mając 19 lat, ja dwa tygodnie po 18 poszedłem już do pracy, no. To zawsze byłem, że tak to imię, gnojony przez to, że jestem młodszy. To nieważne, że ja na przykład uznajmy, nie wiem, większe doświadczenie miałem w czymkolwiek, zawsze było spoko, nie musisz mi mówić, wiem lepiej i robi źle. Aha. I zawsze wszystko, co ktokolwiek zrobił, zawsze szło na mnie. Właśnie miałem w tym spożywczaku. Ja na przykład czegoś nie dotknąłem, a ja za to odpowiadałem finansowo przez to, że ktoś powiedział, no ale to nie ja. Bo ja poszedłem i zgłosiłem to i jeszcze to posprzątałem, co jest najlepsze. Posprzątałem to, bo ktoś coś rozbił, zgrzewkę jogurtów rozbił. Ja to poszedłem, no, widzisz, posprzątałem i do mnie później były problemy i później przez to mnie zwolnili z pracy. Taka ciekawa muzyka. A ja nawet nic nie zrobiłem, ja to jeszcze pozbierałem ludzie, i posprzątałem. Czemu dobro się nie opłaca. No. Niektórzy mówią, że dobro wraca, a czasami kurwa dobro wywraca, życie do góry nogami na przykład. Ale to jest jakby no, w większości prac, przez to, że jestem młodszy, to no to bardzo często po prostu ludzie no, traktowali o wiele gorzej w porównaniu do innych i tak samo jeżeli jest się nowym, a ja akurat byłem taką kumulacją, nie dość, że byłem nowy w pracy, to jeszcze byłem młody, więc wszystko dosłownie, co mogło trafiać na mnie, trafiało na mnie. No to zależy pewnie też od pracy, od ludzi, wiadomo, nie? No ale w większości, wiesz, jak ktoś coś odwali, ma mieć problem za coś, no to woli powiedzieć na świeżaka, który dopiero przyszedł. No tak, nic na siebie, nie? Bo, jak już ma jakiś staż ktoś... No wiadomo. Więc tak. Więc no, to jest akurat takie dosyć nieciekawe. A odnośnie pracy w spożywce mogę też powiedzieć kilka rzeczy. Jakby, no rzeczami oczywistymi chyba, które już każdy wie, to lepiej brać produkty z tyłu, bo bardzo często z przodu mają produkty niższą, tak. Tą niższą datę. Ale co jest ciekawe, nigdy nie bierzcie rzeczy, które jakkolwiek mogą być uchylone, otwarte. Na przykład, nie wiem, bierzecie sobie... Na przykład żelki, które są, mają jakby wieczko lekko podniesione, jakby takie większe opakowanie, co nie? Takie party żelki na przykład, albo coś takiego, to jeżeli to jest nawet leciutko uchylone, to tego nie bierzcie, bo na przykład bardzo często jakby jeszcze w dużych sieciach to jest różnie, bo na przykład Lidl... Ale to się zdarza, żebym tak widział coś takiego, nie? Bo... akurat nie trafiłeś, ale no, ja będąc codziennie w pracy... To na przykład, nie wiem, taka sytuacja w święta była, były pierniki, jakaś pani zrzuciła te pierniki, co nie? I ona je pozbierała wszystkie, żeby na ziemi nie leżały, wrzuciła do pojemnika, nie położyła. Ona przyniosła mi i powiedziała, że no, że wywaliła, żebym jej nabił dwie sztuki, że ona zapłaci za dwie sztuki, a żebym to wyrzucił, co nie? Ale po prostu mi dała i powiedziała, że tak zrobiła. I dobra, no ja nabiłem jej te dwie sztuki, kupiła jedną nową, znaczy, i kupiła tamtą, żebym ją wyrzucił po prostu, żeby zapłaciła, porozwaliła. Ja idę do kierownika i mówię tak, no sytuacja jest taka, że pani po prostu rozrzuciła, pozbierała to i zapłaciła za to, co nie? No to nie wiem, co mam zrobić, czy mam to wyrzucić po prostu, czy... No tak, no, czy co? No ja też bym to wywalił, co nie? No ale wiesz, jakby takie rzeczy mieliśmy zgłaszać, jeżeli coś takiego się wydarzy, jakieś uszkodzenie, coś się rozsypie, czy coś takiego, musimy to zgłaszać. No i on powiedział ten... że patrzy, że wszystkie są w środku. To mówi, dobra, no to postaw na półkę. No. Ja tak się na niego spojrzałem i ja mówię, słucham? A ja takie, no ale one na ziemi były wysypane wszystkie, no tak. I one zostały zebrane z ziemi. A on takie, dobra, nikt nie ogarnie, postaw na półkę. Ale to ja tak samo miałem w gastro pracując. No ja w gastro pracując, na przykład, nie wiem, szedłem z frytkami, z talerzem i się wypierdoliły te frytki, mówię do klienta, o, sekundkę. Pozbierałem talerze, wróciłem do kuchni, zrobiłem kółko dookoła stołu i wróciłem z tymi samymi frytkami. Widzisz, tak, nie widzisz tego, tak to co za różnica. Tak mieliśmy nakaz, tak robić. Tak robiliśmy. Ale właśnie no nie, tak, nie wiem, czy będziesz wiedział, w sklepach jak coś przypadkiem klient by zrzucił z półki
No nie wiem, a w sumie nawet obojętny, czy to spożywczy, czy ten elektroniczny. Przypadkiem coś zrzucił i się to uszkadza. Czy on ma w obowiązku to zapłacić, czy to jest jego dobra wola, że on zapłaci? Zależy od sklepu. Na przykład taki przykład Lidla. Masz, w Lidlu masz tak, że w momencie, kiedy nawet ty uznajmy, wypadnie ci produkt z reklamówki w Lidlu jakby w budynku i nawet na terenie Lidla, czyli na parkingu, no to przychodzisz, zgłaszasz im i oni ci wymieniają bezkosztowo to. Okay. Nieważne, czy to ty zrobiłeś umyślnie, czy to po prostu było rozwalone, oni nie mogą od ciebie pobrać dodatkowej gotówki i oni ci to wymieniają za darmo. Okay. Ale w innych sklepach nie masz tak. Na przykład musisz zapłacić, rozbijesz, musisz zapłacić. Okej. Okay. Fajnie. Czy w elektronicznych też na przykład jakby coś se dotykałbym i by spadło na przykład coś, no nie wiem. Jeżeli nie przez ciebie, to nie. Pamiętasz? Pamiętasz jak byliśmy w Lidlzie i szklanki były, ja chciałem te szklanki wziąć, opakowanie było uszkodzone i się wyjebały te szklanki. Kurwa, to nie twoja wina. I musiałem, ale wiem, ale no jak im udowodnię, że tak, bo no mi właśnie, tak głupią kamery. Typu, nie? Ale aha, na przykład no u nas też to jest tak analizowane było. W takim razie. No nie wiem, telewizor by się wyjebał, bo kurwa pilota podniosłem, który leżał pod na przykład. No to, no to wtedy nie twoja wina. To jest wtedy na kamerze na zasadzie... jest analizowana po prostu sytuacja. Czyli te wszystkie filmy, w których ktoś wypierdala paletę i to leci, czy coś, to nie musi tego płacić. Znaczy zależy, jako chodzi ci o pracownika. No na przykład. Bo mi chodziło teraz o klientów ogólnie, że jakby klient pytałem, musi. No, no to wtedy, jakby nie musi, ale na przykład uznajmy, jeżeli ktoś, bardziej tak, to zależy, czy masz podpisaną odpowiedzialność finansową, co nie? Czyli jeżeli masz taką odpowiedzialność przypisaną, no to w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, spadnie ci telefon przy wystawianiu go, no to ty za niego zapłacisz, jeżeli on nie jest do zrobienia. Ale jeżeli nie masz podpisanej odpowiedzialności finansowej, to oni nie mają od ciebie możliwości wziąć ani grosza, ewentualnie to jakimiś grubszymi sytuacjami robiąc inne pismo, jakby już po fakcie, co nie, że ty ten, ale ty musisz to podpisać. Jeżeli nie podpiszesz tego, no to najprawdopodobniej ta sprawa, nawet jak trafi do sądu, no to zostanie ona oddalona z tego powodu, że jakby nie masz podpisanej odpowiedzialności finansowej. Co nie? W ten sposób. I też czasami masz tak, że masz ubezpieczenie na jakąś rzecz, na zasadzie, że w miejscu pracy, jeżeli jeżeli sobie po prostu pracujesz, no to masz na przykład, nie wiem, że do 400 zł jakby jest odszkodowanie, sklep daje odszkodowanie, czyli rozbijesz coś za 400 zł, no to nie zapłacisz, to nie rozbijesz płacić. Coś za 1000 zł, no to jakby wtedy uznajmy sklep zapłaci za ciebie jakąś część i ty dopłacisz tamtą część. No to, to jest więc logiczne. Więc to też nie zawsze dosyć, jest tak, nie? Że żeby ty też... płacisz 100%, co nie? Okej. Okay. No to też logiczne, no tak, żeby też jakichś przypałów nie było, nie? Że ktoś kurwa nagle mu się zachce całą paletę telewizorów wyjebać i je wyjebie, nie? I nie będzie miał żadnej odpowiedzialności za to. Więc w sumie ma to sens. No, ale taka ciekawostka, jak ja miałem taką sytuację, że będąc na kasie, nie to przeklikałem i nie przez mój błąd. Przez błąd systemu po prostu, nie tą rzecz zrobiłem, no i potwierdziłem to przez przypadek, jakby z rozpędu. No, no i powiedziałem, zgłosiłem to do zastępcy kierownika, że taka i taka sytuacja była, on mi powiedział, okej, nie wiem o co chodzi, zobaczymy przy rozliczeniu. Później jakby dalej kasowałem, znowu była ta sama sytuacja i zgłaszam mu znowu, że jest taka sytuacja i on mówi, okej, dobra, zobaczymy po tym, co nie? Ja mówię, no tak, no ale żebym później problemów nie miał jakichkolwiek, co nie? I on mówi, dobra, bez problemu. No i później na końcu dnia idę na rozliczenie i się okazuje, no, brakuje 300. Ja mówię, no tak, bo miałem taki i taki problem i zgłosiłem to tej i tej osobie. I on powiedział, że zobaczymy przy rozliczeniu, że on teraz nic z tym nie może zrobić. A kierownik mi powiedział, no to trzeba było przyjść wcześniej, bo teraz nie mamy jak tego odkręcić i muszę zapłacić. Ja kurwa, i w drugi dzień, mając 18 lat, co nie, musiałem zapłacić 300 za to, że ja coś nie tak nabiłem. I zapłaciłem komuś za zakupy, zapłaciłem komuś za zakupy, za dwie wielkie torby to zakupów takie trochę dwuosobom. Lale, kurwa, podejście, nie? Ale tylko i wyłącznie dlatego, jakby też taka ciekawostka, w momencie, kiedy ktoś was szkoli na jakieś stanowisko, no to on odpowiada za was. Wszystko, co wy zrobicie, on za to odpowiada. Ale tamta osoba się nie przyznała. Aha. I ja dostałem za to. I właśnie to jest takie do dupy, że jako młodsza osoba strasznie, no strasznie byłem po prostu, że tak tutaj mega gnojony. W takich właśnie sytuacjach, no. Chujowo. A co mówiłeś właśnie wcześniej o tym, że ktoś sobie wali na przykład paletę telewizorów czy coś takiego, to... znaczy, nie ten temat dokładnie, ale nawiązując do tego, to była kiedyś sytuacja, przyszło sobie dwóch typków do sklepu. I podeszli sobie po prostu do telewizora, które sobie stoją tak, o, na przykład na sklepie, w pudełkach.
Tak, podnieśli sobie po prostu we dwóch, wyszli, pika. Widziałem ktoś, ten kto tam film, był, to było sobie... Samara Morgan, Wataha. No, ale ktoś telewizja sobie po prostu wyjeba. Spojrzał, co nie? Oni tylko no. machnęli i on ich puścił dalej. I oni poszli, wyszli sobie, poszli sobie do taksówki, wsiedli sobie w taksówkę, pojechali do domu z tym telewizorem, co nie? I później, kilka dni później, przy sprawdzaniu jakby stanu sklepu, okazuje się, że brakuje telewizora. I ktoś mówi... Ale to jak a, oni no, wyszli jakieś... z tym, co? Czekaj, no po prostu sobie wyszli, jakby kupili. No, no ale, po prostu, wzięli no, sobie we dwóch. Ale to nie pika na bramkach? Mnie kurwa zawsze. No pika. No pika, tylko mnie to jakby tak nie zawsze się... że pika, nawet kupię coś, to, a to najczęściej jest kupię, bo jak nie kupuję nic i wychodzę, to nie pika, a jak kupię coś, kurwa, i wychodzę, to pika zaczyna i ochronię, że to podchodzi, kurwa, co zajebałeś? Bo masz mówię, takie naklejeczki. Zaraz mogę zajebać, kurwa, nic nie zajebałem. Masz takie naklejeczki, które są zabezpieczające no. i one są w środku i zależnie, czy ci ktoś to odbezpieczy. Bo no na przykład właśnie. W większych produktach, na przykład takiego telewizora, no to nie ma jak go przerzucić przez kasę, żeby odbezpieczyć aha, go, nie no to oni ci dają ten. Po prostu i on pika na wyjściu, aha, co nie? Aha. Ale wiesz, no jakby po prostu ktoś nie ogarnął, że oni nie byli przy kasie i ich puścił, co nie? No tak, no nie zawsze się zwróci uwagę w sumie na to, nie? No tak. Czy tam nie śledzi danej osoby po prostu przez cały czas. No, prawda. Tak. No dobra. Dobra, dziękujemy ci bardzo 50 minut. Za dzisiejszy udział. Możesz jeszcze jakieś słowa na zakończenie powiedzieć, jeżeli chcesz. Pozdrawiam. Mamy no tatę i rodziców. No i super. Pozdrawiamy również. Trzymajcie się. Zajebiście, dzięki. Siema. Siema.